mojej lewej Miłosz Bokan, sekretarz Solecki, Adam Stalina, ABFM Warszawa. Serwuję przywódcy, odbiera Miłosz Bokan. 0-0. Za. No i witamy Państwa po krótkiej przerwie. Jan Kowalczyk się kłania. Teraz będziemy świadkami meczu półfinałowego, drugiego meczu półfinałowego w deblu panów. Miłosz Bochat, Paweł Śmiłowski i Przemysław Szydłowski, ta czwórka w wymienionej kolejności będzie się zmagała na korcie w grze podwójnej. Ciekawe, bo jedna i druga para teraz kojarzę jeden turniej, gdzie Cwalina Bochat grali w Szwajcarii, fantastyczny turniej. Tam naprawdę zagrali bardzo dobre zawody. Ale i ostatnio widziałem też parę takich występów, mówię o międzynarodowych Pawła i Przemka. I też grają rzeczywiście i ładnie dla oka, i skutecznie, co ważniejsze. Czyli bardzo dużo płaskiej gry, jak najmniej wyrzucania i tak dalej, i tak dalej. Za to na korcie obok horror po 24. No tutaj jakby... To myślę będzie przełomowy set w ogóle chyba w tym meczu. Może zadecydować, kto tutaj zwycięży. Tutaj cały czas Magdę karcą dziewczyny takim niewygodnym zagraniem pod pachę. Pod pachę dosyć wysoko, tak. Że no tego praktycznie się odebrać z góry, nie da. Z góry nie można, od dołu nie można. Tak, ciężko i tak. Nie? Ona jest za wysoka, żeby aż tak kurs musiałby się położyć chyba, żeby to... Musiała zejść bardzo nisko na nogach i wejść i wziąć tą lotkę z góry. Tak. Emocje po 25. Nawet ta stanęła na naprawdę my to. No a u nas jak na razie też takie w cudzysłowie macanie. 4-3. Czyli takie próbowanie się 4-3. Minimalna różnica pary Cwalina Bochat. Na korcie numer 26-25 dla Witek Marczak. Więc no zobaczymy. Stanie. Kornelia troszeczkę za daleko się ustawiła do tej lotki i nie zdołała jej przebić na drugą stronę. Co powoduje, że mamy wynik 26-26 na korcie numer 2. U nas 6-3. Śmiłowski i Szydłowski tak jakby bez przekonania zaczęli ten pojedynek. Nie widać takiej wiary, że mogą coś tutaj ugrać, a myślę, na korcie że obok 27-26, tak? Powalczyć. Tak jest, 27. Teraz dla Wojtkowskich z kolei. Mhm.
No i... No i na korcie numer 2, 28, 26 kończy się ta pierwsza partia i wygrywają siostry wojtkowskie. No, na naszym korcie, że tak ginie wyraźnie coś ten tak, początek. Nastawienie rzeczywiście tu Pawła i ten, pamiętajmy, że jednak Paweł z Przemkiem grają drugi mecz. No. Dzisiaj, tak? Ale teraz się machnął Adam Cwalina i nie wcelował w lotkę, punkt. Taka lekko wznosząca. No i mamy 10 do 7. I teraz Adam wbił tą lotkę pod nogi Pawła. No i tak naprawdę nie do obrony. No i mamy 11 do 7, krótka przerwa. Przemka i Pawła podszedł Mateusz Szydłowski do Adama i Miłosza, trener Jacek Hankiewicz. A to sędzia Wojciech Orzuk. O tak jest. Sędzia prowadzący nasz pojedynek, a sędzią serwisowym jest, nie widzę, Jacek Pękacki, tak? Tak. Po fryzurze sądząc, Jacek Pękacki. Jacek Pękacki tutaj tam w dalszym planie było widać Adama Gieciaka, bo tam rozpoczął się Adam mecz między Rafałem Hawlem a Adrianem Dziółko. I zobaczymy, jaki tam wynik. 10-9, 11-9 dla Hawla. No myślę, że jak Rafał miałby już myśleć o wygranej tutaj z Adrianem, to tylko i wyłącznie w dwóch partiach. Ale teraz akcja była. Pięknie teraz Paweł to zawinął, tak, tak. Nie dał czasu na przejście lotki za siebie. Inaczej nie dał czasu Miłoszowi na ustawienie się po prostu, tak przechwytując w ten sposób. Tak, tak. No Paweł ma bardzo duży zasięg. Tak, no ale i tu wtedy wykazał się szybkością. O, teraz... Teraz z kolei Miłosz się wykazał taką szybkością na siatce. I 12 do 8. Nawet troszeczkę lepiej to wygląda tutaj. No, bo jedna, dwie akcje takie, które mają ileś tych wymian, ileś uderzeń, od razu powodują, że okazuje się, że potrafią grać na równi. I na pewno to pomaga uwierzyć. Na korcie obok. Oczywiście słyszymy też Kornelię i jest tam jednopunktowa przewaga wojtkowskich.
bramą troszeczkę szczęścia. Tak, tak. Adamowi się przytrafiło. No i ta różnica się powiększyła tu. Naszego debla numer 1. 14 do 9. Doświadczenie wygrywa. Na razie tak. No i szczęście też. Trochę za darmo ten tak, punkt. Nie? Taki klotek na siatkę z Adamem Cpaliną. No ja bym nie grał, jakbym tam stał. Ależ on trzyma rakietę w górze i właściwie ta lotka mu wpada w rakietę. Teraz tak samo było u Adama. Czekałem, aż przyleci. No na tym korcie, patrząc się, tak, jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem. To mi zawsze trochę przypomina, jak Sazanow właśnie takie akcje jakby wymuszał zagrania na przeciwnikach i czeka na tą z tą rakietą w górze i lotka sama przylatuje do niego. Ależ teraz taki gwoździak bił wręcz, Śmiłowski. Mały nie jest, wysoko skacze. Jednak teraz ta różnica powiększyła się do 8 punktów. No tutaj już pewnie zmierzają Adam i Miłosz do zwycięstwa. Pierwszy remis, 8-8. A to damski debel, także spokojnie 3 sety mogą być. No myślę, że bez, że patrząc się na wynik w pierwszej partii. Wszystkie tam finały, półfinały. Dziewczyny jeszcze będą grały. Bardzo możliwe. Z tego się właśnie zna. Z tego znany jest damski debel właśnie. Czy te mecze mogą trwać i końca nie widać. Kolejna lotka setowa obroniona. No właśnie, no tu już nie dał szans Paweł Śmiłowski i Miłoszowi. Na obronę. No Dziółko, Havel 15-14 dla Dziółka. No, dla Dziółki. Cały czas trzyma kontakt punktowy z Adrianem. 15-15. No myślę, że bardzo chce tutaj tego seta wygrać, bo by to na pewno sprawiło mu większą łatwość potem wygrać cały pojedynek. Tak, tu się tak oboje zaśmialiśmy trochę, bo patrzyliśmy właśnie na akcję na korcie Dziółko Haber. Też Rafał myślał, że lotka wyjdzie, a tak się nie stało. No, u nas proszę, kolejny punkt. Dla pary, którą sędziowie zagraniczni mają problem z wymówieniem nazwisk właściwie. No tylko Paweł tam jeszcze to można jakoś przeczytać, ale cała reszta to już mordęga. No pewnie. Choć tak jak wczoraj tu z Wojtkiem Szkudlarczykiem wspominałem, zawsze można trafić na Tajlandczyków, tak? Ojejku, to tak się w ogóle chyba nie da przeczytać. Zobaczymy, jak jest na przerwę u dziewczyn, bo tu jest przerwa. 11-9, lekkie prowadzenie Marczak-Witek. Także bardzo możliwe, że ten trzeci będzie. No, u nas druga partia.
Czechia, zobaczymy. Chyba jednak Szydłowski będzie musiał się pogodzić z tym, że będzie miał dwa brązowe medale. Tak, tak się zanosi, jak na razie przynajmniej. Rafał Havel ma jednoosobowy fanklub w postaci ojca Karola Havla, niegdyś trenera kadry. Karol był akurat trenerem, jak zdobyliśmy, jak team mężczyzn zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Europy. No tam jest tak 19-17 dla Dziółki teraz, no. Dla Dziółka. Dla Adriana, no. Dla Adriana tak jest. 19-17. Ale oj, teraz Kornelia to odebrała za sobą. Szkoda, nie? Że taką akcję straciła. 11-10. Czyli teraz po 11. Patrzy. No i atak Pawła. Ale obrona płaska. Tak nie daje możliwości tak wykończenia. Od razu przejście właśnie do ataku tej płaskiej gry. Obrona Adama taka no, w pół siatki, tak? Też chciał oddać płasko. Troszeczkę się chyba rozkojarzyli. No możliwe, bo ten pierwszy set tak wygrali dosyć zdecydowanie, to oni kontrolowali. Oj, teraz zamarkował, że będzie smeczował, no ale zrzucił lekko za siatkę. Mamy 6-3. Teraz bardzo fajna, bardzo ładna akcja. Taka podobna sytuacja jak w secie pierwszym, też 8-3 już. No jeszcze linia teraz. 9-3 to już jest 6-punktowa przewaga. No tu widzimy Wiktorię Dąbczyńską rozgrzewającą się do gry deblowej. Też to będzie ciekawy meczek, bo będą grały przeciwko właśnie parze Małgosia Janiaczyk i Karolina Schubert. Tak? A to na naszym korcie będzie, czy nie? A to będzie, proszę pana, pan ma rozpiskę, to aha, pan ja wie. Mam rozpiskę. To będzie na naszym korcie. O, to dobrze. Choć
wszystkie korty nasze są. Tak, tutaj będą. Państwo mogli razem z nami się ekscytować tym. No tam w drugim planie teraz widzimy, tam był Adrian Dziółko. U dziewczyn 15-12 jest dla Wojtkowskich teraz. Ale teraz ładna obrona, trochę przypadkowa Corneli, bo tu patrzyłem na kort drugi i daje tam kolejny punkcik. 11-3, olbrzymia przewaga, no jak widzimy. Miłosz. Tutaj jeszcze tak, Przemek czekał, zobaczył, że Paweł się nie rusza, postanowił, że jednak. Taki efekt, jak widzieliśmy. Ale tak jak patrzyłem się wcześniej na pojedynek, jak grał z Karoliną Schubert, Mixta, za dużo coś chciał się rzucać jakoś. Za bardzo. Bo Przemek w tym Mixcie bardzo dużo gry wziął na siebie. Tak, wziął. Tak, ale były momenty, gdzie właśnie Karolina mogła lepiej zagrać, a on na siłę jeszcze próbował się rzucać. Co wygląda to na pewno spektakularnie, jak jeszcze przybije lotkę na drugą stronę, to naprawdę cieszy oko. Zagraj tak, wiesz, z jakąś amatorką w Mixta i wtedy zobaczysz, jak będziesz chciał wszystko wybierać. No i grałem. No właśnie, to widzisz, jak wiem, to jest. O co chodzi. Na naszym korcie 14-5 to jest aż 9 punktów przewagi. Już pary Bohat cwali na nie, zapowiada się na to, żeby coś miało się tutaj zmienić. Najprawdopodobniej Adam Cwalina i Miłosz Bohat zagrają w dzisiejszym finale, tak, przeciwko parze Moreń-Szkudlarczyk, którzy pokonali w półfinale parę Prądzyński-Rudziński. Po dwusetowym pojedynku. No teraz też po dwóch setach zagra w finale para. Jeszcze muszę podkreślić, najprawdopodobniej oczywiście para Cwalina Bohat. A na pozostałych kortach, tutaj na korcie numer 2 siostry Wojtkowskie jednak odskoczyły. Tak, sytuacja się klaruje. No, u Adriana i u Rafała 5-4 dla Rafała Habla. Nie wiem, czy Rafał ma tyle sił, żeby, no właśnie, żeby grać z Adrianem. Jednak Adrian trenuje dzień w dzień, a Rafał no, rzadziej. No, Rafał się zajął bardziej trenowaniem innych. Tak. To trzeba jedno, ale przy single musisz wybiegać, no to się tak... Na tym poziomie to się nie da zagrać na stojąco i nie. Trzeba jednak wybiegać. No rękę to ma fenomenalną. No, Dziumasowi też dokładnie. Niczego nie brakuje. Też racja. Potrafi domknąć i z jakiego pułapu on tak bierze często lotkę.
No ale Rafał cały czas tam walczy, jest 6 do 6. Walczy, ale już coraz więcej kółeczek, także... Za niedługo kortu mu zabrać, nie? No więc właśnie, no. No i lotka meczowa do 7, także to trochę tak zaskakuje, może nie, z jednej strony może nie bardzo, bo jednak Śmigłowski i Szydłowski byli tam rzeczywiście po tym meczu jeden i drugi, ale przewaga bardzo duża między tymi deblami, rzeczywiście, no nie wiem, czy z dziesiątki wyjdą, nie zanosi się, no właśnie, do 8, także 28, no, taki wynik jak widzieliśmy. Z Państwem na chwilę się żegnamy. Wrócimy na zapowiadany wcześniej mecz Debla Kobiet, Janiaczyk Szubert i Domczyńska Goszczyńska.